Dzień dobry, dzień dobry. Zaczynamy poranek, 5:19. Na żurek wszystko nastawiłam, kości wędzone, warzywka. Tu się gotuje wszystko do sałatki jarzynowej, a tutaj jajca na dwie sałatki, więc tak. Czekam, aż się wszystko ugotuje i zabieramy się za robotę. Poczekam, aż domownicy wstaną, bo nie chcę mikserem ich budzić, bym ciasto upiekła. Dzień dobry, dzień dobry. Po pierwsze chyba muszę zacząć od tego. Tu są hałasy przeróżne, więc to musicie mi wybaczyć. Ja wiem, że to wszystko przepraszam, więc niech tradycji stanie się zadost. Mikrofala rozmraża, ekspres chodzi, no się wyłączył, ale na kuchence pieski jedzą, po prostu dzieje się. Jak to dzień przed świętami, więc wstałam o 5:00 i ruszyłam do roboty. Chciałabym bardzo do południa mieć wszystko zrobione w planach. Żurek, 3 sałatki. 3 ciasta, sos tatarski. Jutro z samego rana kiełbaska i jutro z samego rana jajeczko będę gotować. I to tyle tak naprawdę. Jeszcze dzisiaj muszę skoczyć do paczkomatu i skoczyć do mojej mamy z ciastami, które już upiekę. Mam nadzieję, że wyjdą, będę miała z czym skoczyć. Dobra, łyk kawki z Wami. I najpierw cofniemy się do wczoraj, bo miałam tego vloga zaczynać wczoraj. I go zaczęłam. Zobaczcie, ile materiału udało mi się wczoraj nagrać. Nagrałam, jak jedziemy z miasta do domu i nagrałam, jak wyszłam z Lucją na plac zabaw. I to wszystkie, to wszystko, co udało mi się przez cały dzień ponagrywać, ja absolutnie, bo pierwsze trzeba zacząć od tego, absolutnie zapomniałam, jak w czwartek do Was mówiłam, że w piątek będę vlogować, że na piątek sama osobiście zaprosiłam kolegę Ignasia tutaj do nas do domu, żeby przyjechał na obiad, żeby pobył u nas. Zapraszałam go, kiedy jeszcze nie miałam pojęcia, że dzieci już w czwartek, piątek przed świętami mają wolne. Ja byłam przekonana, że do piątku chodzą do szkoły. Nie wiem, co po prostu mi się ubzdurało, ale tak było. No i wczoraj tylko skończyłam dla Was nagrywać, przedwczoraj, tylko skończyłam dla Was nagrywać vloga, dzwoni mama tego Wojtka, który miał do nas przyjechać i pyta się, Karola, czy to aktualne? Bo chłopcy mieli przyjechać razem autobusem szkolnym, ale skoro tak, to mam przywozić Wojtka. I ja mówię, no a jak nie? No oczywiście, że tak, skoro umówiłam, Ignacy bardzo chce się spotkać, to jest jego ulubiony kolega z klasy, no to jak nie? No i my już przed 13:00 mieliśmy Wojtka, więc ja robiłam dla chłopaków pizzę. Tutaj była szczelanina po całym domu. Oczywiście grali na PlayStation, bawili się na podwórku. Łucja pomiędzy nimi cały czas. Tyle, ile chcieli ją, bo sami ją wołali. Łucja, chodź, pobawimy się w Zambii. Tak, Łucja też się wtedy z nimi bawi. Więc nie, Łucja nie biega wtedy, kiedy chłopcy nie chcą. Oni mieli czas dla siebie. Kiedy chcieli, to ją zabierali. No a ja z Łucją właśnie też byłam na jednym placu zabaw, na drugim, potem na drugim placu zabaw spotkałam znajomego ze swoją córeczką, która jest tak naprawdę 2 lata młodsza od Łucji, a bawiła się we dwie jeże, ho, ho, więc tam też trochę czasu nam zeszło. I tu u nas się działo, a już rano, o poranku, mój mąż wstał z takim samopoczuciem, że mój mąż tak choruje raz na 5 lat, jak właśnie wczoraj zaczął. Gorączka 39 stopni, ledwo stojący na nogach i on pojechał, słuchajcie, do miasta, bo musiał załatwić sprawy, musiał, nie było wyjścia, to on musiał być konkretnie. Wrócił do domu i zastanawiał się, co robić. I ja mówię do niego, słuchaj, odpuść dzisiaj tą pracę. Ja i ty, w sensie, żeby nie otwierać w ogóle sklepu, bo wczoraj Niemcy mieli święto. Ja mówię, darujmy sobie, niech też zrozumieją to i tak dalej. I tak zrobił i słuchajcie, cały dzień z łóżka nie wyszedł, więc naprawdę stan był poważny. Cały czas temperatura powyżej 39 stopni, ja mu ciągle, a to aspirynę zrobiłam, syrop z miodu, szprycowałam go cytryną, dziką różą, wszystkim co naturalne, lipa, miód, herbatki, chleb z czosnkiem. Tona tego wszystkiego poszła wczoraj, takiego antyprzeziębieniowego. Plus leków po prostu normalnych. I spał, leżał na zmianę. Okłady mu robiłam już w takiej najwyższej gorączce. No i powiem Wam, że w nocy się przebudzałam komu niego, pytam się, jak się czujesz, głowę dotykałam ręką, mówi nie, chłodne. On mówi, no powiem Ci, że lepiej. I chyba ta noc była lepsza niż ta zeszła i ten cały paskudny dzień. Jeszcze śpi, więc nic więcej nie mogę powiedzieć, jak się będzie czuł, ale no...
oby się dzisiaj czuł dobrze, bo jak nie, to ja będę musiała iść do pracy, a nie wyobrażam sobie tego, gdzie jestem sama przy przygotowaniu całych świąt i jeszcze cały dzień spędzić w pracy, więc jeżeli on się poczuje lepiej, to on pójdzie otworzyć sklep, natomiast ja będę tu gotować, mogę go zastąpić co najwyżej po południu, ale fajnie by było, żebyśmy to jakoś dogadali. No nie wiem, jak się czuć będzie, jak to wszystko będzie wyglądało. Tak to jest właśnie. Przy własnej działalności gospodarczej nie da się chorować. To tak jak ja zawsze mówię, że mamy też nie chorują. Nie mają szans chorować po prostu, jak mają dzieci w domu. No ale dobra. Nie o złych rzeczach. Zabieramy się za gotowanie, za pieczenie i zobaczymy, jak to będzie. Może w stanie coś więcej Wam powiem, ale na razie... No co na razie zrobiłam? Żurek się pomalutku gotuje, jajka się ugotowały, gotują się warzywa na sałatkę, ale już pomału mogę kroić na taką sałatkę jak właśnie Jerzyna. O, ugotuję makaron do drugiej sałatki i może zabiorę się za pieczenie babki jako pierwszy. Okej, nasza babeczka w piekarniku, a ja mam małą pomocnicę, która mi tutaj pięknie jaja obiera. No, witam ponownie. Słuchajcie, poza tym, że została mi jeszcze sałatka jarzynowa, właśnie się za nią zabieram, to ja już wszystko zrobiłam. Na żurek wszystko podgotowałam, bo jego całkowicie nie przygotowuję, dlatego że jutro rano trafi do niego zakwas, jutro rano będę go doprawiać i jutro rano doleję też wodę po gotowaniu białej kiełbaski, bo też ją zawsze dolewam, ale to już 5-minutowa robota, więc cały żur jak gdyby w większości jest ugotowany. Zrobiłam dwie sałatki, sałatka porowa i makaronowa już siedzą w lodówce i upiekłam 3 ciasta, babka leży już w salonie na stoliku, później Wam pokażę. Leśny mech się chłodzi w lodówce i chłodzi się w lodówce też ta krówka z bananami. Później pokażę Wam, jak będę, bo myślę, że postoją sobie one tak do późnego popołudnia w lodówce, żebym mogła zacząć je kroić, przekroić, żebym kawałek mogła mojej mamie zanieść. Jak będę niosła, to Wam pokażę w przekroju, jak się te ciasta prezentują. No i mamy godzinę 9:59, więc myślę, że zanim sałatka i ogarnę cały dom, do 11:30 już będę miała wszyściutko zrobione. Proszę córeczko, słucham? Już idę, widzę się bawi na podwórku i chcę mi coś pokazać. Dobra, bardzo bym chciała do 12:00 wszystko skończyć, słuchajcie, żeby mieć ten dzień jeszcze na dworze z dzieciakami. Jest u nas 20 stopni w cieniu w tym momencie, 19,9. Cieplutko na dworze jak nie wiem i ja bym chciała dzisiaj wyplewić chodnik przed domem, bo w tym roku jeszcze go nie ruszałam. Troszkę ogarnąć mój ogród, który będę dopiero robiła. I posadzić bratki, które moja teściowa przywiezie. Dzisiaj właśnie kupiła chyba całą paletę do donic tutaj przed domem. I co jeszcze chciałam zrobić? Może skoszę podwórko, ale to już zobaczymy, jak nam się dzień ułoży. A tak jak mówię, wieczorem się zbiorę, pójdę do paczkomatu i pójdę do mojej mamy tam wieczorem, nie wieczorem, ale późnym popołudniem. Dobra, na razie słuchajcie, robię co mam robić, żeby tą sałatkę ostatnią skończyć, schować do lodówki i mieć już z głowy. Jutro będzie tak, doprawienie żurku, ugotowanie jaj, tak żeby każdy sobie tam zjadł i pokrojenie wędlin po prostu na pół misek. Koniec. Wyjdziemy. Daj jeszcze 5 minut. Słuchajcie, 11:25, wszystko skończyłam, podłogi pomyte, ugotowałam jeszcze rosołek i makaron tutaj gotuję. A poza tym będzie jest czysto, idziemy na podwórko kosić, plewić i zajmować się całą resztą. Trawa skoszona, ale nie było łatwo. Zostały takie kępy gdzieniegdzie, a kosiłam, słuchajcie, normalnie z koszem, bo tak długa była trawa. No ale jest na pewno lepiej niż było. No, zdecydowanie lepiej niż było. Och. I tak się szwendam, przebrałam buty. Cały czas jestem w fartuchu i w ogóle w piżamie. Cały dzień chodzę dzisiaj w fartuchu i piżamie. Piżama brudna, więc stwierdziłam, że idę w niej kosić. To są uroki właśnie życia na wsi, że można chodzić w piżamie po swoim podwórku. O, no jest lepiej, no. Nie jest najlepiej, ale jest lepiej niż było. Nie pokazałam Wam przed, ale pokazuję po.
Więc tak, idę się w końcu przebrać z tej piżamy. Powiem wam, że wezmę chyba szybki prysznic, ale taki raz, dwa. Nałożę jeszcze raz krem z filtrem na twarz. Popakuję ciasta i pójdę do mojej mamy. Pójdziemy do paczkomatu, zabiorę dzieciaki ze sobą. Dzieci w ogóle ze mną coraz były na dworze. Ja wyplewiłam chodnik, pokosiłam. Słuchajcie, jest godzina po 13. Wszystko już zrobiłam. Nie przypuszczałam, że o tej porze już będę nawet po podwórkowych robotach. Więc uciekamy do rodziców troszkę. Nie chcę mamie tam przeszkadzać, bo wiem, że ona też gotuje, piecze i tak dalej. Ale chociaż pobędziemy po prostu u niej, podamy wszystko, pobawimy się na podwórku i wracamy do domku. Teściowa jeszcze nie przyjechała, miała przyjechać, ale jeszcze jej nie ma, więc no trudno, nie będę na nią czekać. Przyjdzie to, żeby wyjdzie do domku i na nas poczeka. Dobra, idę się ogarnąć. Czas w końcu ściągnąć tą piżamę i się umyć. Ciasta przyniosłam rodzicom, nawet wam nie pokazałam, bo po przekroju jak wyglądają, trudno. Jest jak jest, jesteśmy teraz, dziadek się bawi tam z Łucją gdzieś. O tam, 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 o tam, o tam, Łucję widać, dziadek się z nią bawi, a babcia gdzieś tam łazi, czyli moja mama. Siadamy sobie jeszcze na chwilkę, posiedzimy, pogadamy i zmykam do domu witać się z drugą babcią. Teraz siadamy? Proszę bardzo. Podwózka gotowa. A teraz na dół. Teraz na dół. No dobra. Ja wiedziałam, że na środeczek. Na środeczek, tak. Trzymamy się. I proszę panią, w dół czy w górę? W dół. Proszę bardzo. Jak windziarz, mogę zarabiać. 2 złote masz? Wydałam już. Proszę bardzo, otwieramy brameczkę. Brawo. O, to jest ten etap w ciągu dnia, gdzie mogę powiedzieć, że mam dość. Słuchajcie, ja jeszcze poszłam na 3 godziny do pracy. Jest po godzinie 5, w ogóle jest tak jasno i pięknie, słonecznie, że aż jestem w szoku, że to idzie lato tak naprawdę. Już czuć to po prostu, te piękne miesiące. Poszłam męża troszkę odciążyłam, on też miał troszeczkę podwórkowej roboty, mimo że wiecie, chory. Chociaż mówię, dzisiaj zdecydowanie lepiej, miałam rację, że wraca do normy. Nie wiem, co to za dziwna choroba, która jeden dzień się rozkręcała, kolejnego dnia złapała taka na mega, a dzisiaj już wszystko odpuszcza. No, niesamowite to jest dla mnie. Oby nikt się od niego nie pozarażał, ale no co, ja już dzisiaj powiem wam, naprawdę jestem z siebie mega dumna. Nie dość, że przygotowałam całe święta, posprzątałam ten dom, pokosiłam trawnik, wyplewiłam chodnik, zaniosłam mojej mamie ciasta i zakwas na żurę, dobrałam paczkę z paczkomatu, popracowałam nawet troszkę w sklepie i wróciłam. I to jest ten moment, kiedy powinnam się zebrać i pójść na trening, ale chyba naprawdę sobie dzisiaj daruję, bo nie mam po prostu już energii, nie mam siły. I chyba jedyne, co zrobię, to wyjdę z dziećmi na plac zabaw, po prostu pohasać. Zaraz się zapytam męża, czy ma ochotę z nami wyjść, już raczej, a może niech lepiej leży. Niech leży i się kuruje, żeby mieć siłę na jutro i pojutrze, bo jutro też zabawy podwórkowe nas czekają i jutro i pojutrze. Jutro, tak jak mówię, trochę u nas, trochę w gości, w poniedziałek my mamy gości, więc szykują się intensywne te dni świąteczne. Cieszy mnie to bardzo, oby pogoda dopisała. I ja z tego miejsca powiem wam, co bym nie robiła już teraz. Przychodzę życzyć wam spokojnych świąt, bez żadnej gonitwy, bez żadnej presji, bez żadnej potrzeby udowodnienia coś komuś, bez zbędnych tłumaczeń przy stole, dlaczego tak, a dlaczego nie, bo życzę wam, żeby te wszystkie ciotki, wujki i cała reszta tych, wiecie, takich nadopiekuńczych się w te święta zamknęli, albo przynajmniej życzę wam ciętego języka, żebyście pięknie z jakąś rypostą potrafiły im odpowiedzieć na pytanie typu, a kiedy dziecko? A dlaczego tak przytyłaś? A dlaczego jesteś za chuda? A kiedy znajdziesz sobie chłopaka? A kiedy to, a kiedy sro? Więc ucinajcie takie kretyńskie komentarze. Spotykajcie się tylko z tymi, z którymi macie ochotę się spotykać. Spędzajcie czas tak, jak wy macie ochotę spędzać. To, że inni siadają przy rodzinnym stole i będą razem wspólnie jeść, a ty nie masz w ogóle na to ochoty, to tego po prostu nie rób. Staraj się robić w te święta najwięcej rzeczy, które tobie sprawiają przyjemności. Leżeć przed telewizorem i oglądać, spotykać się ze znajomymi, pójść pobiegać, zrobić sobie paznokcie, czy po prostu leżeć i czytać książkę z kawałkiem ciasta w ręce. Niech każdy spędzi święta tak, jak ma na to ochotę. Ja mam właśnie taki zamiar. Spędzać je tak, jak ja tego chcę. I tego samego życzę wam. Trzymajcie się cieplutko. Życzę wam dużo słoneczka, żeby było pogodnie, szczęśliwie
i po prostu na takim ogromnym luzie. Życzę Wam luzu i spokoju w te święta. Trzymajcie się cieplutko, dziękuję za dziś. A! Widzieliście, jaką fantastyczną windę zbudował mój tato? Sam to skonstruował, słuchajcie, specjalnie dla babci, która miała udar i na wózku inwalidzkim jeździła i po to, żeby móc ją zwieść na dół i wwieźć na górę, żeby nie musiała po schodach chodzić. Tata to wszystko skonstruował, a babcia, słuchajcie, stanęła na nogi, chodzi sama, robi wszystko sama, stała się niesamowicie sprawna w porównaniu do tego, co było. Nawet dłoń przedmiotów nie łapała. Wszystko pomalutku zaczęliśmy wypracowywać, no szczególnie wielka zasługa jest tutaj dla mojej mamy i taty, który tam wszystko po prostu nadzoruje i robi, i babcia jest naprawdę najszczęśliwsza na świecie, żyjąc w takim miejscu, bo tak o nią dbają, no zobaczcie, jaka winda fenomenalna. I to dosłownie pomysł był w minutę, a wykonanie tydzień mu to zajęło, żeby z jednej strony się bramka otwierała, z drugiej podjazd był, no mega. Łucja oczywiście z tego korzysta, dobrze się bawi z dziadkiem, jak widzieliście. Zdolnego mam mega tatę. No a babcia, prędzej czy później, słuchajcie, ta winda się przyda. Na razie jest frajdą dla dzieci. Oby jak najdłużej się nie przydawała, jeżeli chodzi o wożenie kogoś na wózku inwalidzkim. Babcia, wraca do zdrowia. Za wszystkie życzenia Wam też dziękuję. I właśnie zdrowia też Wam życzę w te święta. Do zobaczenia, kochani. Pa!